Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dziękuję ślicznie organizatorom za oczywiście zaproszenie. Proszę Państwa, moje nazwisko Anna Chudzińska, Ania, jestem historyczką, nie mylić z histeryczką, no i oczywiście jestem też wieloletnim nauczycielem, no i oczywiście rodzicem, więc tym bardziej się cieszę, że zaprosiliście mnie Państwo tutaj na tą konferencję i mamy tą możliwość wspólnego podzielenia się naszym doświadczeniem, nie tylko doświadczeniem dydaktycznym, ale również tym rodzicielskim. Proszę Państwa, ja jestem, tak jak wspomniał mój kolega, pan dr Mariusz Męc, jestem oczywiście opiekunem merytorycznym jednego z podprojektów, a mianowicie Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolski. I proszę Państwa, chciałabym na początku przedstawić właściwie całą początek tej idei, skąd się wziął pomysł w ogóle na tą cyfrową dziecięcą encyklopedię Wielkopolski. Właściwie gdzie należy poszukiwać tych pobudek, które skłoniły nas, skłoniły mnie do również włączenia się do tego projektu. Proszę Państwa, w 2011 roku Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej pozwolił sobie przeprowadzić takie badania, gdzie ankietowani mieli odpowiedzieć na pytanie, z czym kojarzy ci się Wielkopolska. Jasnym jest, że my, Wielkopolanie, już widzieliśmy te odpowiedzi, już widzieliśmy powstanie wielkopolskie, już widzieliśmy naszych bohaterów, no ale proszę Państwa, nic bardziej błędnego. Ja oczywiście na prezentacji umieściłam Państwu oczywiście też informacje, jak oczywiście ta droga poszukiwań wyglądała, no ale proszę Państwa, tak się składa, że tylko 89% ankietowanych udzieliło nam odpowiedzi, że mają jakiekolwiek skojarzenia z Wielkopolską. Proszę Państwa, mi to dało do myślenia, no Wielkopolska, no jednak pod względem terytorium jest drugim, no mogłabym powiedzieć, pod względem obszaru zajmuje drugie miejsce w Polsce. Niewątpliwie ma terytorium bliskie, no, porównywalne z Belgią, no, a mamy problem z wymienieniem chociażby osób, jakichś budynków, miejsc, które kojarzą nam się z Wielkopolską. Proszę Państwa, 89% ankietowanych odpowiedziało, że najczęściej Wielkopolska kojarzy im się z Poznaniem. Ja poczułam się osobiście dotknięta, bo mieszkam w powiecie gnieźnieńskim, więc uznałam, że no, Gniezno powinno oczywiście być tutaj wskazane jako jedna, no, z pierwszych, no, spornych też stolic Polski, no bo możemy się spierać, czy to Poznań, Giecz, czy Gniezno, ale proszę Państwa, no niewątpliwie Poznań najbardziej kojarzy się z Wielkopolską. Proszę Państwa, no poszukujemy dalszych odpowiedzi i ankieterzy wspomnieli o tym, że tak naprawdę drugim takim symbolem Wielkopolski to niewątpliwie będzie Pyra. Pyra poznańska, mówimy Wielkopolska, myślimy Pyrlandia. Proszę Państwa, niewątpliwie ta pyra stała się symbolem, to jest widoczne również na prezentacji, ma swój pomnik, ma swoje miejsca, w których upamiętniamy tą pyrę poznańską, Wielkopolska kojarzona jako ten obszar, w którym niewątpliwie mamy dość duże zagospodarowanie właśnie uprawą ziemniaków, no ale to oczywiście obecnie zmienia się. Proszę Państwa, Wielkopolska o dziwo nie kojarzyła się z Rogalem Marcińskim, z piwem Lech, czy z drużyną piłkarską, ale ponownie jako symbol Wielkopolski gdzieś pojawiły nam się tutaj koziołki poznańskie, które wpisują się właściwie też w krajobraz Poznania.
Wydaje nam się, że wskazano miejsca, które kojarzą się z Wielkopolską, ale co, proszę Państwa, z bohaterami, którzy na stałe wpisują się w panteon nie tylko wybitnych, ale też i znanych Wielkopolan. Proszę Państwa, jasnym jest, że tutaj w rankingach dominują dwa nazwiska. Przeprowadzone badania wskazują, że tak naprawdę najczęściej wymieniamy Karola Marcinkowskiego, jak i Hipolita Cegielskiego. Jeśli chodzi o pytania dotyczące współczesnych Wielkopolan, no to pojawia nam się Krystyna Feldman, pojawia nam się Hanna Suchocka, pochodząca z Pleszewa, czy proszę Państwa Jan A.P. Kaczmarek jako wybitni Wielkopolanie. Czasami pojawia się również Agnieszka Duczmal. Czym jest problem z tymi bohaterami Wielkopolski? Dlaczego nie potrafimy ich wskazać? Często wspominamy o bohaterach zbiorowych. Tak naprawdę najczęściej wybieranym patronem ulic wielkopolskich jest bohater zbiorowy, powstańcy wielkopolscy. Zaczęliśmy zastanawiać się tak naprawdę, jak ta Wielkopolska wpisuje się właśnie w tą naszą świadomość też pewnych różnic, które istnieją pomiędzy poszczególnymi regionami. Czym różnimy się od Krakusów czy innych mieszkańców innych regionów? Dlaczego mamy tak duży problem, żeby wskazać tych naszych bohaterów, tych, którzy gdzieś powinni być powszechnie rozpoznawalni? Dlaczego znamy dobrze bohaterów powstania listopadowego czy bohaterów powstania styczniowego? No niewątpliwie tutaj duży udział podręczników szkolnych, a nie potrafimy wskazać bohaterów powstania wielkopolskiego. Okazało się to na tyle ważne, że zaczęliśmy zastanawiać się, czy jesteśmy niebohaterscy. Czy mamy problem właśnie z tym, że nie potrafimy się promować, że nasze dzieci mają problem ze wskazaniem swoich lokalnych bohaterów, którzy powinni być bliscy im i którzy powinni oczywiście wpisywać się w ten nasz krajobraz, nie tylko historyczny, ale krajobraz kulturowy. Ja rozumiem, że niebohaterscy bohaterowie, biografie może niefabularne Maksymiliana Jackowskiego czy księdza Piotra Wawrzyniaka nie pociągają tak, jak chociażby ekranizacja losów Józefa Piłsudskiego. No bo Maksymilian Jackowski, pomimo tego, że nazywany był królem Włościan, twórca blisko 260 kółek rolniczych, no nie miał tak pasjonującej, bohaterskiej biografii, jak inni przedstawiciele innych dzielnic. Czy chociażby ksiądz Piotr Wawrzyniak, król czynu, polski minister finansów, tak nazywany był przez władze pruskie, szef blisko 22 organizacji. No, robi to ogromne wrażenie. Dzisiaj kierujemy jedną, dwoma organizacjami, to jest ogromny wysiłek. On kierował 22 organizacjami. I te pobudki skłoniły nas do stworzenia jednego z na początku projektów, który pojawia się właśnie i dostępny jest w internecie. Ja miałam przyjemność tylko współpracowania właśnie w obrębie tego projektu, a mianowicie Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan. Idea była właśnie taka, jaką Państwu wyłożyłam wcześniej. Poszukiwanie naszych bohaterów. Tych bohaterów, których nie znajdziemy na kartach podręczników szkolnych czy naukowych opracowań. Tych bohaterów, których wydobędziemy z niepamięci, którzy będą bliscy naszym uczniom, dzieciom, naszym, będą pochodzili z naszych gmin, miejscowości. I taka idea stworzenia właśnie takiego panteonu lokalnych
bohaterów sprawiła, że powstała cyfrowa dziecięca encyklopedia Wielką Pola. Proszę Państwa, przedsięwzięcie dwuletnie, bo powstawało w latach 2013-2015. Właściwie uczestnictwo blisko 226 gmin. Idea była taka, żeby z każdej gminy była przynajmniej jedna szkoła. Udział blisko ponad 9 tysięcy uczniów uczestniczyło oczywiście w tworzeniu tej encyklopedii, ale to co ważne, też wyposażaliśmy naszych uczniów właśnie w różnego rodzaju urządzenia cyfrowe, urządzenia mobilne, bo mamy mówić między innymi o współpracy w edukacji cyfrowej i ten projekt posłużył między innymi do tego, żeby wyposażyć szkoły właśnie w narzędzia cyfrowe, z których będą mogli korzystać uczniowie. To skłoniło nas do kontynuowania tych prac i mam już tą przyjemność kierowania jednym z podprojektów, o którym wspominał właśnie Mariusz, a mianowicie cyfrowej dziecięcej encyklopedii, ale już wielkopolski. Projekt szerszy, w kontekście oczywiście merytorycznym, nie ograniczający się jedynie do bohaterów. Cele oczywiście, o których tutaj moglibyśmy szerzej mówić, zarówno te metodologiczne, jak i metodyczne, które sobie postawiliśmy, oczywiście staraliśmy się również rozszerzyć, ale w tym programie, który trwa fizycznie już od 2018 roku i będzie trwał do 2022, bo te ramy programowania zostały przesunięte z przyczyn po prostu od nas niezależnych, ma przede wszystkim wzmocnić tą współpracę na terenie Wielkopolski w budowaniu tej lokalnej tożsamości, w budowaniu i promowaniu tych naszych małych ojczyzn, ale także ma wyposażać szkoły w narzędzia cyfrowe, o których za chwilkę powiem, czy oczywiście zapewnić dostęp do internetu każdej szkole w Wielkopolsce. W tym podprojekcie bierze udział 160 szkół. Oczywiście one będą i biorą już udział w takich edycjach rokrocznych, które oczywiście wpisują się w rok szkolny. My zaczynamy troszkę później, bo zaczynamy od listopada i te nasze edycje trwają do maja. Jesteśmy już po dwóch edycjach, a rozpoczynamy trzecią edycję. W każdej edycji bierze udział około 40 szkół, czyli docelowo zamierzamy zaangażować blisko 160 szkół, 160 nauczycieli. Każda szkoła, bo program skierowany jest do szkół podstawowych, to jest, wydaje mi się, bardzo interesujące, do klas 4-8, niewątpliwie angażuje zespół 12-osobowy, co sprawia, że tak naprawdę docelowo w programie będzie brało udział blisko 2000 uczniów, którzy w ramach zajęć pozalekcyjnych przygotowują właśnie hasło do encyklopedii, ale nie tylko hasło, bo praca nasza opiera się oczywiście na wykorzystaniu metody projektu, metody, która przez nauczycieli jest, że tak powiem, wykorzystywana na każdym kroku, eksploatowana. Jeśli uczyliśmy w gimnazjum, to projekt był tym punktem obowiązkowym i my również oparliśmy się właśnie na tej metodzie projektu. I uczniowie przygotowują projekt oczywiście w czterech etapach i na każdym etapie wykonują oczywiście pewne działania.
Ale no jasnym jest, że wydaje się, że założenie projektu jest jasne, ale żeby zostało zrealizowane, musimy dokonać oczywiście szeregu również takich prac przygotowawczych i nauczyciele biorący udział w projekcie są oczywiście przygotowani, biorą udział w szkoleniach, to jest blisko ponad 30 godzin szkoleń od technologii informacyjno-cyfrowej, obróbki zdjęć, montowania filmów, czy proszę Państwa, również załączania prezentacji poprzez te kwestie merytoryczne projektu, a każda z edycji ma swój temat przewodni. Pierwsza dotyczyła tradycji narodowo-wyzwoleńczych w Wielkopolsce. Związane to było oczywiście z obchodami związanymi z rocznicą odzyskania niepodległości. Druga poświęcona była rodzinom i rodom wielkopolskim, a rozpoczynamy za chwilę trzecią edycję, która jest poświęcona Wielkopolankom. Proszę Państwa, nie bez przyczyny Wielkopolankom, bo dotychczasowe nasze prace właściwie doprowadziły nas do takiego wniosku, że Wielkopolska bohaterami, mężczyznami stoi. Tylko 14% biogramów dotyczyło bohaterek. Tak naprawdę zdominowali nasze tutaj poszukiwania bohaterzy, powstańcy, organicznicy, nauczyciele, lokalni tutaj aktywiści, ale także, proszę Państwa, urzędujący burmistrzowie, różnego rodzaju, oczywiście tutaj promowaliśmy także działalność lokalnych organizatorów, czy strażaków, czy przedstawicieli innych zawodów. Oczywiście wybór zawsze należy do uczniów. To uczniowie wybierają bohatera, którego chcą w jakiś sposób upamiętnić, właśnie przygotowując o nim projekt, również przygotowując o nim hasło, które za chwilę będzie umieszczone w encyklopedii. Proszę Państwa, jeśli nauczyciele już potrafią i są dobrze przygotowani do realizacji tego projektu, właśnie poprzez przygotowanie do wywiadu, poprzez właśnie wykorzystanie tych technologii informacyjno-komunikacyjnych, to uczniowie też muszą mieć narzędzia, na których będą działać, na których będą pracować. Projekt jest ewidentnie projektem humanistycznym, więc my ograniczyliśmy się w tych pakietach edukacyjnych, w tych pakietach cyfrowych skierowanych do uczniów, do wyposażenia ich w tablety. O ile grupa liczy 12 osób, to każdy zestaw zawiera 25 tabletów dla szkoły. Laptop oczywiście dla nauczyciela. No i w naszym podprojekcie tym dodatkowym narzędziem jest aparat cyfrowy z możliwością nagrywania, który pozwoli oczywiście uczniom przygotować filmy czy różnego rodzaju prezentacje. Te wszystkie materiały od niedawna są zamieszczane na platformie, która dostępna jest dla uczniów i dla nauczycieli. To jest to miejsce, w którym docelowo nauczyciele wykorzystując oczywiście ową platformę pracują. I co ciekawe, oczywiście tam zamieszczają te efekty. One docelowo będą widoczne oczywiście już w domenach publicznych, ale zanim to nastąpi, to oczywiście szereg prac, które służą przygotowaniu tych biogramów. Proszę Państwa, ja zwracam uwagę, że to jest projekt do szkół podstawowych, a co za tym idzie, my nie staramy się ingerować w treści. Jeżeli pojawiają się jakieś tutaj korekty, to głównie takie korekty redakcyjne albo takich już ewidentnych błędów merytorycznych w datacji, w określeniu jakiegoś wydarzenia, ale język jest językiem uczniów szkół podstawowych. A co za tym idzie, tam nie znajdziecie Państwo wyszukanych terminów, nie będzie o ontologii, epistemologii, ale dzieciaki starają się własnie
własnymi słowami przedstawić nam dane wydarzenie, danego bohatera, czy starają się zaprezentować również jakieś miejsce pamięci związane z ich regionem, ich gminą, czy ich miejscowością. Oprócz tego, że funkcjonują na tej platformie, ona jest przygotowana w ten sposób, że nie tylko te merytoryczne kwestie umieszczają, ale też wszystkie te organizacyjne, administracyjne kwestie docelowo są i będą regulowane właśnie na tej platformie, to oprócz tego każdorazowa edycja ma oczywiście swój poradnik, taki metodyczny, dydaktyczny, który pokazuje nam, jak wygląda nasz harmonogram, jakie są główne cele, te ogólne, jak i te szczegółowe naszego podprojektu, ale też pokazuje przykładowe materiały, proszę Państwa, scenariusze, materiały, które można wykorzystać na zajęciach, bo zajęcia pozalekcyjne to blisko 48 godzin zegarowych. Niestety funkcjonujemy w godzinach zegarowych, a nie godzinach lekcyjnych, to często jest bardzo mylne. Proszę Państwa, te efekty pracy uczniów już za chwilę, w listopadzie, będą widoczne w domenie publicznej. Będzie widoczna druga edycja podprojektu i sukcesywnie będzie uzupełniana pierwsza edycja podprojektu. Oczywiście nie udało się skorelować tych prac nad platformą wraz z tymi działaniami już projektowymi, dlatego druga edycja jest tą edycją, która w pełni już funkcjonowała na platformie, natomiast pierwsza musieliśmy sobie tutaj radzić bez tego narzędzia. W prezentacji Państwo zobaczycie tutaj niektóre efekty pracy uczniów, jakich bohaterów wybierają. Muszę Państwu powiedzieć, że ja jako historyk byłam zaskoczona, bo uczniowie wybierają bohaterów, o których nie przeczytamy nawet często w tych regionalnych opracowaniach, a których naprawdę losy zasługują na to, żeby upamiętnić. Mieliśmy też ciekawe przypadki, kiedy uczniowie wręcz wprowadzają pewną korektę do dotychczasowych badań, które były prowadzone przez zawodowych historyków. Jeżeli jedna ze szkół wybiera dzieje powstańca wielkopolskiego związanego właśnie z ich miejscowością, wydawałoby się nic bardziej prostszego. Wystarczy sięgnąć po takie opracowanie jak, nie wiem, Słownik Powstańców Wielkopolskich, mamy szereg opracowań też regionalnych dotyczących bohaterów lokalnych biorących udział w Powstaniu Wielkopolskim. Wydaje się rzecz bardzo prosta, ale jeśli praca tych uczniów weryfikuje chociażby datę urodzenia czy datę zgonu, weryfikuje na stałe pewne ustalenia dotyczące życiorysu, bo dzieci pójdą na cmentarz, sięgną do ksiąg parafialnych, zaczną poszukiwać, często opierają się też na świadectwach członków swoich rodzin, lokalnych, oczywiście tutaj badaczy, i znajduje to potwierdzenie w źródłach, czyli potrafią załączyć zdjęcie księgi parafialnej, z której jasno wynika, że data urodzenia tego powstańca jest inna niż w słowniku powstańców wielkopolskich, więc ma to ogromne też znaczenie dla budowania nie tylko tej lokalnej tożsamości, przywiązania też dzieciaków do tych lokalnych bohaterów, ale również ma taki walor, wydaje się, naukowy, który nie zakładaliśmy jako taki najważniejszy cel właśnie naszego podprojektu. W prezentacji, która będzie też Państwu udostępniona, zobaczycie Państwo zdjęcia z tych działań projektowych, ale to, co ważne, to oczywiście ta praca uczniów, to, że oni interesują się historią, zaczynają interesować się lokalnymi bohaterami, pytają rodziców, dziadków, pradziadków i ta historia żyje, tak? Bo proszę Państwa, nie oszukujmy się, bardzo dużo zależy od nas, nauczycieli, ale też bardzo dużo
zależy od rodziców, od osób, które potrafią zarazić tą historię. No nie bez przyczyny historia jako przedmiot maturalny no nie jest oblegana, tak? Uchodzi za przedmiot dość nudny, a staraliśmy się również zmotywować nauczycieli do tego, żeby zachęcili dzieciaki do poszukiwań i muszę powiedzieć, że efekty przeszły nasze najśmielsze oczekiwania, bo faktycznie jest bardzo dużo interesujących biogramów i kolejna edycja zapowiada się równie ciekawie i myślę, że tych bohaterek Wielkopolanek będzie znacznie więcej. Ostatnia edycja poświęcona będzie organicznikom i tej tradycji pracy organicznikowskiej, no bo Wielkopolanie w tej tradycji tkwią, chociaż ona, wiadomo, jest tutaj dyskusyjna, czy jesteśmy Wielkopolanami czynu, czy raczej unikamy tutaj działań zbrojnych. Proszę Państwa, każda z tych edycji kończy się oczywiście takim podsumowaniem tych projektów. Nagradzamy najlepsze projekty, ale też nie tylko te najlepsze, które ukazują się na stronie, czy ukażą się zaraz na stronie internetowej, ale oceniamy całość pracy zespołu. Zespoły tworzą oczywiście swoje strony internetowe, tworzą swojego Facebooka, poszukują informacji różnego rodzaju, umawiają się na wywiady ze znanymi osobami. Proszę Państwa, w poprzednich edycjach, jak Państwo spojrzycie, no to od czynnych polityków po burmistrzów, niewątpliwie tutaj mamy przedstawicieli wszystkich możliwych zawodów i nie tylko postacie historyczne, właściwie od, mogłabym powiedzieć, nowożytności, średniowiecza, po współczesność i osoby żyjące. Teraz wydaje nam się też, że ten projekt trafia, zwłaszcza w tych trudnych warunkach pandemii, również do nauczycieli i uczniów, bo my tą pracę za pośrednictwem narzędzi cyfrowych czy w świecie cyfrowym rozpoczęliśmy znacznie wcześniej. I pomimo tego, że no, jak wielu z nas zaskoczył ten marzec 2020 roku, to nasi nauczyciele i uczniowie, muszę powiedzieć, że świetnie poradzili sobie w tych zaistniałych okolicznościach z realizacją swoich projektów. W prezentacji macie Państwo zdjęcia, które często przysyłają nauczyciele, uczniowie, co jest zresztą bardzo miłe z tej pracy zdalnej, jakże trudnej, ale również możliwej. No i proszę Państwa, myślałam, że jeszcze przed tą konferencją się uda, ale dopiero to będzie drugi tydzień listopada. Mam nadzieję, że już będziecie Państwo też mogli zobaczyć efekty pracy drugiej edycji, a za chwilkę pierwszej edycji podprojektu Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski w internecie. I chciałabym jeszcze na koniec powiedzieć, że projekt jest oczywiście unikatowy na skalę tutaj Polski. Nie jest unikatowy w Europie, bo możemy już takie działania również prześledzić w innych regionach, ale myślę, że na pewno będzie tutaj rozwijany i widzimy też efekty z tej naszej pracy i życzymy sobie, żeby nadal ona była w ten sposób kontynuowana i było tak duże zaangażowanie nauczycieli i uczniów właśnie w tą historię lokalną, regionalną, a nie tą historię, którą poznają na kartach podręczników, nie tylko poznają na kartach podręczników szkolnych. Dziękuję.